Jadwiga też miała bardzo dobre serce. Urodziła się w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się stolica Węgier, Budapeszt. To tutaj mała Jadzia, na dworze swojego ojca, króla Ludwika Węgierskiego, nie tylko bawiła się lalkami, ale także od najmłodszych lat przygotowywała się do trudnej roli bycia królową. Uczyła się aż 4 języków – łaciny, węgierskiego, polskiego i niemieckiego. Gdy miała 5 lat, dowiedziała się od swojej mamusi, królowej Elżbiety, że wkrótce odbędą się jej zaręczyny z 8-letnim księciem Wilhelmem Habsburgiem. Takie zwyczaje panowały w rodzinach królewskich. Jednak kiedy umarł jej tatuś i siostra, Jadwiga za radą opiekunów przybyła do Polski. Zamieszkała na Wawelu i została koronowana na króla Polski. Wkrótce młodziutka królowa musiała dokonać bardzo trudnego wyboru. Czy poślubić młodego księcia Wilhelma, czy starszego od siebie o 23 lata Władysława Jagiełły? Jak mówi tradycja, Jadwiga klęczała u stóp krzyża w katedrze wawelskiej i prosiła Boga, aby ją oświecił i pomógł podjąć decyzję, jak ma postąpić. Wtedy sam ukrzyżowany Jezus miał przemówić do niej: czyń, co widzisz. A ona zrozumiała, że Bóg żąda od niej ofiary. Poświęcając się dla Polski i Kościoła, poślubiła księcia litewskiego Jagiełłę, doprowadzając do chrztu Litwy. Kiedy miała 25 lat, urodziła upragnioną córeczkę Elżbietę. Niestety dziewczynka zmarła po 3 tygodniach, a kilka dni później zmarła także królowa Jadwiga. Król Władysław Jagiełło od razu zaczął czynić w Rzymie starania, aby jego żona została uznana za świętą. Udało się to dużo później, dopiero po 600 latach, kiedy to papież Polak, święty Jan Paweł II, dokonał jej beatyfikacji i kanonizacji. Święta Jadwiga pozostała w pamięci Polaków jako wspaniała królowa, hojnie wspierająca poddanych, ale przede wszystkim jako odnowicielka Akademii Krakowskiej, uczelni założonej przez Kazimierza Wielkiego. Przekazując w testamencie swoje klejnoty na rzecz Akademii, przyczyniła się do tego, że dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najznamienitszych uczelni w Europie.